Gdy w ogrodzie mamy młodych sportowców, na trawniku pojawia się problem. W miejscach zabawek czy też bramek na przydomowych boiskach często pojawiają się wydepy. Aby uniknąć takich niespodzianek, te miejsca trzeba przygotować dokładnie tak samo jak boisko sportowe. W miejscach, gdzie jest zbita ziemia, brakuje powietrza dla korzeni roślin. Koniecznie musimy popracować nad takim podłożem, aby polepszyć jego strukturę. Pierwszą czynnością jest usunięcie starej murawy. Najlepiej użyć do tego glebogryzarki, co przyspieszy nam pracę. Na oczyszczoną ziemię wysypujemy gotowe podłoże do trawników. Mieszamy je z gruntem, przekopując na głębokość 20-30 cm. Następnie kilkukrotnie grabimy i wałujemy teren, aby uzyskać równą płaszczyznę. Pamiętajmy, że trawnika nie zakładamy na rok. Cena nasion to jedynie 5% wszystkich nakładów poniesionych na założenie trawnika, a wybór odpowiedniej mieszanki to co najmniej 50% sukcesu. Przy częstym użytkowaniu trawy mają niewiele czasu na regenerację. Dlatego trzeba wybrać mieszankę traw wytrzymałych na wydeptywanie. Trawy wchodzące w jej skład cechują się szybkim tempem wzrostu, dużymi zdolnościami regeneracyjnymi oraz tworzą zwartą i mocną darń. W skład mieszanki wchodzą głównie odmiany życicy trwałej i kostrzewy czerwonej, z niewielkim udziałem wiechliny łąkowej. Pierwsze nasiona wzejdą już po 7 dniach, a całość zazieleni się po 2-3 tygodniach. Jestem pewny, że tak przygotowana murawa wytrzyma treningi przyszłych gwiazd piłkarskich.